Jesteśmy w sadzie, w Red Prince'ie. Korzystając z okazji, że mam chwilkę. Mówię, przyjdę, zobaczę, jak po tym roku wygląda zapąkowanie na drzewach. I powiem tak. Pąków jest sporo na przyszły rok. W tym roku sad sobie odpoczął. Nie było bardzo... Nie wiem, czy ja tu chwycę dobrze, bo to jest GoPro i ona tak nie do końca wyostrza. Pąków by... W tym roku owocowanie było bardzo mizerne tutaj na tym prinsie. Zanosi się, że na przyszły rok, będzie lepiej, bo pąki ewidentnie są. Najwięcej na takich drobniutkich gałązkach. Na tych bocznych właśnie, o. Trzeba będzie to, szczerze powiem wam, że już sam jestem głupi, nie wiem wcale jak to ciąć. W zeszłym roku też wydawało się, że tych pąków będzie dużo, a gdzieś te pąki później nadmarzły w zimę i kwiat obleciał, nawet nie obleciał kwiat, tylko po prostu obsypało się to wszystko. Nie wiem, tak może o, pod słoneczko wam pokażę. To fajnie się to zanosi, fajnie to wygląda. Na każdym końcu jest pąk. Obłożenie jest ok. Jest jedyny problem. Jedyny problem, który się pojawia, to jest bawełnica. I pytanie, czy teraz, jak stanie pogoda, będzie można czymś tą bawełnicę potraktować. Słuchajcie, bawełnica wychodzi ze względu na to, że zabiegi, które były robione w tym roku u mnie, opierały się wyłącznie na środkach takich, no zero pozostało, znaczy zero, no bez pozostałości. Te jabłka na pewno były bez pozostałości. Nie było pryskane żadnymi wynalazkami. Nie pryskałem durzbanem, żadnym cyperkilem, żadnym durzbanem, nic z tego typu rzeczy nie było używane. Jak wiemy, w odpowiedniej porze, widzicie, co ja mam jeszcze, jaki problem? Ogrodzenie jest, siatka jest, a dziki gdzieś przechodzą i forsują to siatkę i mamy dziki. Więc tak to wygląda, słuchajcie. Będziemy niedługo, od grudnia planuję zacząć cięcie. Od grudnia planuję zacząć cięcie sadu. Stosowany był w tym roku Regalis tutaj. Także nie będzie tego cięcia tyle, co w zeszłym roku. W zeszłym roku to ja tu miałem Meksyk, słuchajcie. O, tutaj na przykład jest ciekawie obcięte, nie? Więc bardzo... No mocnośmy obcięli w zeszłym roku tego Prince'a. Te drzewka mają ten problem, że były to drzewka skąd były, doły miały bardzo nisko i te doły musieliśmy popodnosić trochę. W niektórych nie ma tych dołów, bo nie odbudowało się to drzewko tak jak powinno. Ale jeżeli w tym roku my to zostawimy i nie będziemy już się nad tymi dołami znęcać, już nie ma co podnosić, bo co miało być podniesione, słuchajcie, to jest podniesione, tak jak widzicie. To było za nisko ewidentnie i myśmy to usunęli i teraz te młode gałązki się tutaj pokazały i jak my to zostawimy, to się z czasem powinno ładnie nam odbudować. No dobrze, uciekam, mam trochę pracy. No pąka jest, jestem zadowolony z obłożenia. Oby cena była w przyszłym roku. Myślę, że będzie cena w przyszłym roku z tego względu, że no w tym roku w rejonie Grójca, Sandomierza bardzo pięknie obłożyły jabłka, bardzo mieli ładne jabłka, mieli dużo jabłek i po cichu tak sobie myślę, znając Jonagolda jak rośnie, znając Jonagolda jakie on ma tam te owocowania, to mam nadzieję, że prosto wam powiem. Mam nadzieję, że u mnie będzie, a może być problem gdzie indziej. Bo w tym roku Prince zaowocował w większości kwater jak wściekły.
No a u mnie sobie sadek odpoczął, na jedno morze i dobrze, i obłożył się pąkami, i miejmy nadzieję, że już ta zima nie pokaże niczego złego, swojego złego oblicza i będzie można zyskać w końcu jakiś normalny plon i no nie ma tutaj nie wiadomo czego. Nie ma tutaj nie wiadomo czego, słuchać, nie ma nie wiadomo jakiego cięcia. Tu nie wiem, czy w zeszłym roku zrobiłem dobrze, bo tu urosła taka gałązka do góry. Znaczy nie wiem, czy dobrze, raczej dobrze. Ja ją tu przyciąłem. To się teraz łutnie. I tu już mamy wszędzie założone pąki. Na tej gałązce. Także tu będą jabłuszka. Wszędzie tu, gdzie jest skrócone, na górze są założone pąki. Dobra, wsiadam do mojej bryki, jadę z nią jakąś kanapkę i biorę się do pracy. O czereśniach kiedyś indziej coś nagram. Jak myślicie, co mogę mieć w tym samochodzie? Bierzemy się powoli. Muszę go rozładować, ten sprzęt. Jak za chwilę zobaczycie. Na razie wam nie pokazuję, co ja tu mam. Ale mam coś ciekawego. Tak to widzę, słuchajcie. Są najazdy. Jest i ciapek. Żebym miał lepiej. Dobra. Aby się nie śmiejcie ze mnie, że te pasy tak byle jak zapięte. Ten ciągnik i bez tych pasów by nigdzie nie poleciał. Okej. Zatkałem sobie tym. Tu jeszcze ten pas. W zeszłym roku za takie przewiezienie ciągnika, jak nająłem lawetę, to facet brał ode mnie w tej z powrotem 200 chyba 20 zł za 70 km, a może 170, no coś koło 200 zł brał za takie przetransportowanie ciapka. Więc ja genialnie wpadłem na pomysł, że sam sobie będę go przewoził. Jedyne co mi byłoby potrzebne, to te najazdy, bo to są najazdy nie moje. Taki najazd jeden waży około 120 kg. Nie jest to prosta sprawa go zdjąć. Trzeba ładować i we dwóch najlepiej. No i próbujemy powolutku wjeżdżać, zjeżdżać. Komora gazowa. Teraz boisz się trochę? No trochę się boję. No, idziecie. I po krzyku. Teraz tylko trzeba by te najazdy schować. Czy uda mi się? No nie wiem. Kurde.
No nie należy to do najlżejszych rzeczy. Szło po śliskim, to szło. Dobra. Od razu sobie zdejmę elektryka. Podładujemy go trochę. Wiecie co, mimo tego, że ta ciężarówka nie służy mi tylko do przewozu ciągników, ale nie wyobrażam sobie teraz życia bez tej ciężarówki. Ona mi tak ułatwia pracę, mega. Pajęczyny się zrobiły. Tak mi mega ułatwia robotę, że tylko najgorzej, bo stoi w zimę. Samochód nie jeździ, samochód nie jeżdżony. Gorzej się psuje jak jeżdżony, także... Cześć wszystkim, witajcie. Jak wiecie, życie na wsi to nie tylko praca w polu, ale trzeba też zadbać o bezpieczeństwo podczas podróży. A żeby zadbać o bezpieczeństwo, to trzeba zmienić koła na zimowe, a już chyba najwyższy czas. Nie będę zwlekał do ostatniego momentu, bo będę do kolejki, ale i tak pewnie będę do kolejki i to zarąbiste. Teraz już ta pogoda taka jest niepewna. Kupię oleje, filtry do ciągników, żeby w wolnym czasie jakoś, wieczory teraz długie, to wezmę się za wymianę olei, filtrów. Jadę, rozejrzę się coś za, słuchajcie, za telefonami. Już mam taki roztrzaskany, nadziałem w ogóle telefon, mam. Już mam taki rozpieprzony telefon, zobaczcie zresztą sami. Nie wiem, czy będziecie to w ogóle widzieć. Już czasami mi się tak wygnie w drugą stronę i mi się same przyciski naciskają. Pora zmienić na coś innego. Dobra, jadę, słuchajcie. Widzimy się później, hej. No hejka, słuchajcie. To jakaś masakra jest. Zobaczcie, która jest godzina. 13:47. Kupiłem sobie jakiegoś ciucha trochę, bo już kurde nie mam w czym chodzić. Nie mam w czym łazić. Jakieś tam... drobne zakupy. Zmieniłem. Przysługiwał mi telefon. Wziąłem sobie telefon nowy, bo ten mój stary jest w opłakanym stanie. Czy wziąłem sobie? Oni tak wszystko dają, a niestety za wszystko trzeba będzie zapłacić. I jadę. Jadę do domu zjeść jakieś śniadanie, bo jeszcze nic nie miałem w buzi. I tak to wygląda. Tak to wygląda, kuźwa. I co, dojadę po 14, zjem, wypiję kawę i ciemno prawie będzie. Tak to teraz można narobić. Jutro znowu mam wyjazd, do Warszawy. Jedziemy z żoną o 10, także raczej też nie popracuję. Rozliczyć muszę, dzisiaj jeszcze muszę rozliczyć dziewczynę jedną, bo jedzie na Ukrainę w sobotę. Chłopaka sobie chyba jeszcze zostawię i no i praca, dalej do pracy jakieś od nowego tygodnia, od poniedziałku ostro trzeba się brać do roboty, bo tu już nie ma przelewek. Widać mnie? Widać mnie. Boże, jak jestem gruby. Muszę się trochę wziąć za siebie, bo już człowiek się rozpasł.